Witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Kliks i dzisiaj wypada premiera XCOM 2. Tak więc od firmy Cenega dostałem paczkę. Dokładnie jeszcze nie wiem co jest w środku. Teoretycznie przypuszczam, że skoro to jest premiera, no to będzie to zestaw prasowy. Zaraz zobaczymy. Zacznę to już nadrywać, żeby było szybciej. I tak, pierwsze co jest, białe pudełko. I w środku, o, widzę, mamy metalowy kubek Vigilo Confido. Szczerze wam powiem, że bardzo mi to nic nie mówi. Jeśli ktoś wie o co chodzi dokładnie, no to bardzo proszę o komentarz. Niemniej jednak fajny metalowy kubek właśnie z jakimś logiem, jakimś symbolem. Mam nadzieję, że dojdę do tego później. Bardzo fajna rzecz, ale idziemy dalej, bo widzę, że jest tutaj trochę tego wszystkiego. W środku znajduje się większa paczka jeszcze. Koperta bąbelkowa. A na spodzie mamy... Co my tu mamy? Książka XCOM 2 Resurrection. I... Widzę, że jest w języku angielskim. Niemniej jednak przy premierze gry mamy tak kubeczek, książkę i zobaczmy co jest tutaj w kopercie. W kopercie jest jakieś tekturowe pudełko. Spróbuję je otworzyć. O, to wygląda obiecująco. No, szczerze wam powiem, że czegoś takiego to się nie spodziewałem. Wygląda, że mamy tutaj skrzynkę z jakiejś pleksy w błękitnym odcieniu. Tu jest grafika, jak widzicie, ona nam się porusza w zależności od strony, od której patrzymy. Mamy tak. Taki szczegół, zaczynamy jego widać. Widać twarze ludzi i gdy obrócimy, wszystko zamienia się w czaszki. Wygląda to jak okładka właśnie z nowego XCOMa, która osobiście bardzo mi się podoba. Zobaczmy jeszcze raz. Twarze ludzi, czaszki, wszyscy nie żyją. Dobra. I teraz to trzeba jakoś otworzyć. Wygląda, że ma to jakąś pieczęć holograficzną. O, i szczerze wam powiem, że naprawdę aż szkoda to rozrywać. Nie da się inaczej do tego dotrzeć, a może? Zaraz. Dobra, wygląda, że chyba jedynym sposobem było rozcięcie tego, więc trudno. Wyciągamy tą zakładkę i możemy się dostać już w miarę łatwo do zawartości. O. Chyba, że się okaże, że później, że miał ten, jak to się nazywa, dało się to w jakiś sposób inny otworzyć, a ja sobie to, może powiedzieć, już uszkodziłem, no ale trudno. I tak, w środku ta grafika, teraz już będzie to lepiej widać. Mamy twarze ludzi. Są czaszki. Zajebiste. Jestem zachwycony, naprawdę pomysł rewelacyjny. I tak, co to jest? To się jakoś rozkłada. Tutaj mamy jakiegoś żołnierza z bronią. Tu mamy tego obcego. Dalej, co tu mamy dalej? O Boże. Wygląda, że jest to chyba taki dla prasy w aluminiowej okładce, jak widzicie, ponitowane, poskręcane. Nie tyle artbook, co taka bardziej książeczka właśnie dla prasy z informacjami. Mamy tutaj różne grafiki, opisy postaci, które znajdziemy w grze, czy tam ich klas. O, jest tego, widzę, sporo.
O, widzę, że też są obcy wpisani. Jest to, może powiedzieć, taki trochę artbook. Chociaż tutaj dużo artów nie ma. No, niemniej jednak wspaniała rzecz, bardzo kolekcjonerski przedmiot. Tak, jest karta, która, powiedzmy, że jest naszym deszyfratorem. Mamy położyć ją na wierzchu drugiej karty, żeby odsłonić swój kod Steam do aktywacji gry. Karta jest wykonana ta z metalu. Również Vigilio Confido. To jest wszystko tłoczone. A tutaj wam tak nie pokażę, ale mamy tą właśnie drugą kartę i na niej całą masę różnych kodów. I żeby odsłonić swój, to muszę przysłonić jedną drugą i dowiemy się, jaki mam kod na aktywację gry. Dobra, tego wam nie będę zdradzał, bo to sobie aktywuję. Niemniej jednak, jak widzicie, naprawdę świetny, że tak powiem, szpiegowski patent. I ostatni element to mały pendrive. O, rozkłada się. Czyli ma tak tą dotyczkę. Wykonany również z aluminium, z takiej i samej blachy jak tamto. Albo to jest aluminium, albo jakaś inna po prostu stal. Niemniej jednak, proszę bardzo. A w środku w tej takiej gąbce wygląda to tak. Karty sobie leżą. Wszystko jest zamocowane. I dobra, to tyle jeśli chodzi o ten nadwyraz interesujący zestaw prasowy. Szczerze wam powiem, że jestem zachwycony, bo nie spodziewałem się czegoś takiego. A przy okazji naprawdę zadziwia mnie pomysłowość wykonania, bo jest to naprawdę dopieszczone i bardzo przemyślane. Szczególnie ta okładka jest super. Dobra, dziękuję firmie Cenega i dziękuję wam za uwagę. My widzimy się już niedługo, tak więc dzięki i do zobaczenia. Cześć.